No. Ty jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No. Świetnie. No. Chcę rzucić okiem na rynsztunek z górnej półki. Mam pieniądze, armia nie zbiednieje. No chyba. Więc? No. Partiatik! Live. Na pewno jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No jestem. Pytam, bo zazwyczaj pomocnicy są wygadani. Ja jestem wygadany. No nie, nie jesteś. Dziewczyna mnie rzuciła. Powiedziała ci to? No, napisała mi w liście. Zaraz, psia krew, ona nie potrafi pisać. A to wije przenormalnie kuciapy, nieprzyjaciele. No niech ja wrócę do domu, niech ja ich dorwę. Pisarczyki zasmarkane siedzą całe dnie i krupy liczą. Nudzi im się. Już ja ich rozerwę. Wielkie dzięki. Najpierw pomyślałem, zwykły but, a teraz widzę, żeś swój chłop. To pomożesz mi? No raczej, więc? Nie mogę, co tu się wdupa. Witam, Lana, od tyłu. Zagramy w kości? Zagramy, jak wygrasz z Iwikiem i Madame Karol. Dobra. Więc? Wygram, ale potem. O właśnie, jak on jest chowalem, to może ma jakieś ciekawe rzeczy. Schemat. Buty wiarołomcy. Nowy secik. Ale to nie gówno? To jest prawie jak nasz. A, bo to nie jest set. Ej, miecze z tych meteorytów z jedynki, zobaczcie. W końcu go zrobię, w jedynce nie zrobiłem. Ale mi się i tak... O Boże, to ma zbroja 30 bazowo? Max Udźwig 5500, wracamy na nekery, wczytuję w save'a sprzed dwóch dni. Nie, w dupa, nie. Ole bronia. Ale to rani właściciela i nie ma napisane, że nie rani jak ten. Jak nie mam full seta. Do dupy. Nie chcę tego, czy chcę? Nie ma napisane, że nie będzie ranić, jak będzie full, a na naszym jest. To nie ma napisane właśnie. Przeklęty miecz rani właściciela, a u nas było. A nie, rzeczywiście. A, bo ja go muszę wykuć, tak? Przeklęty miecz stalowy rani właściciela. Też jest napisane. Ciekawe, czy też lifesteala ma tak jak nasz. No, staty ma... Nasz ma 22-28, a ten ma... Cześć, stalowy? Tak, 32-45. Ja pierdzielę, musimy mieć tego seta i mam to w dupie, mamy ledwo 2K. Jednak za mało siedzieliśmy na nekerach. Da się jakoś wrócić. Tutaj nie wyczekajcie, róbcie, sprzedajmy. Jakie jest inne wyjście, jak nie nekerki do piątej, szczerze? Nie mamy w ogóle... Czekajcie, ja muszę wziąć tego. Co my mamy takie ciężkie?
Aha, sukna, sukno się przyda. Dobra, widzowie, gdzie jest magazyn? Pancerz krabopająk. No dobra, no i tak musimy mieć ten nowy selcik, szczerze. Ale takie to jest drogie, nie wiem jak ja na to zarobię. Więc? Bywaj! Dobra, na razie na rękę zróbmy questa, bo się pogubię tutaj w tym chaosie questowym. Patrz, znowu wychodzi na to, że będziemy rzezać wiewiórki. Dziwisz się? Maczają palce w każdej rebelii, w każdej złej sprawie. Znasz mnie, ja nie mam uprzedzeń, ale pytam, co jest nie tak z tymi ludźmi? To inne rasy. Co, zdziwiony widokiem krasnoluda na ludzkiej smyczy? A może jakaś obelga, nad którą długo myślałeś? Śmiało, zadziw mnie! Strasznie nerwowy jesteś. Nerwowy? To dobre. Ja, dziwny człowieku, jestem doborowym najemnikiem, saperem. Z definicji nie jestem nerwowy. Saperem? Nie takim saperem. Gdzie jest magazyn? Umocnienia buduję, machiny, most pontonowy, czasem pierdolne przez rzekę. Kopanie rowów relaksuje. To miałem na myśli. Nie masz czasem jakichś zbędnych części z tych maszyn? Z demobilu oczywiście. Potrzebuję do pułapek na potwory. No mam! Co mam nie mieć, jak mam? Prawidłowo. Zagrajmy, kolego, ale grosze, ja pierdzielę. Czemu chłop nie chce grać o jakieś... kwoty duże. Nic nie mamy. Nic. Czemu ja to roluję, a nie... Aluj. Pieprzyć to wszystko. Jezu, czemu piątkę dało? Jak pod... 2-2. Co on ma, bo nie widziałem? 3. On ma 3. Nie no, kurde. Ale granie w kości usta z tej części, dosłownie nic się nie da wygrać. Gram tylko, żeby zrobić ten wątek. Co jest? Jeden, dwa... Czekaj... gówno... Ja pierdzielę, to żeś rzucił. Nie no, nie wytrzymam. Ja pierdzielę. Niezły rzut. Cerujemy? Nie. 1, 2, 3. Oszust, krasnal. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. W dupę nie wyrobię. Nie! No nie! Dobrze, nie! Dobra. Dwie dyszki, ale tak. Do zobaczenia! Ciężko, dobra. Co tam? Podobno siłujecie się na rękę. A co cię to obchodzi? To zawody tragiczne dla najsilniejszych. Te kości w tej części. Ja nie jestem. Kam? Mogę cię sprawdzić. Ma małe szafki. Chcesz się zmierzyć, to dawaj forsę i zaczynajmy. No dawaj, ja muszę zaczynajmy. Zarobić. No, jesteśmy w dupie.
Oby tu w tym akcie też było coś do farmienia, bo inaczej to nie zrobimy seta. Przecież 2000 sam schemat, no to jest oszustwo. Mocarny! Uważaj, coś się kroi. Trzeba znaleźć. Potrzebujesz czegoś? Mówią, że w waszej kompanii służą najsilniejsi żołnierze. Dobrze mówią. Sprawdzisz się ze mną na rękę? A czemu by nie? Jak chcesz się zmierzyć, to wykładaj oreny. Zaczynajmy. Jak tam? Jak tam? Do dupy, no. Napiłbym się te merskiej żytniówki? Nie. Muszę zarobić. Synka, ty masz łapska, nie powiem. Jak na człowieka mocny jesteś. Odrin z Rodrin. Jak jest magazyn oznaczony na mapce? Zostaw mnie w spokoju, ojcze. W spokoju? Tu chodzi o twoje życie. Twoja matka łeb mi urwie, jak coś ci się stanie. Nie, tu chodzi o mój honor. I w życiu mam, co ci matka urwie. Idę ćwiczyć. Muszę się przygotować. Co jest? Dobra, zara, kolego, zara. Myron jestem. Mistrz aptekarski. Jak się magazyn, Myron? Geralt. Geralt sobie znanej proweniencji i fachu. Niech będzie. Czym mogę służyć? Chcę uzupełnić zapasy ziół i medykamentów. A recepta jest? Recepta? Żartuję. Mamy spore braki w zaopatrzeniu i mogę sprzedawać tylko wybrane leki. Recepta. Dawaj w kości, a nie muszę questa zrobić, Myron. Co mamy? 4-4, 5-5 i 3. Czyli gówno w skrócie, bo on już widzę, że wygrał. Nie? Wygraliśmy? A. Spoko. Zielona pleśń, my mamy. To na poty i tak dalej. Grom. Obrażenia 20%. Grom fajny. Grom bym chyba kupił. Tu jest jeszcze ktoś. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. A, muszę ćwiczyć i nie mam czasu na pogawędki. Tu questy, ale czekajcie, gdzie jest w dupę magazyn? Czemu się nie wdał w matkę? Relikwie świętości wszelkiego dobra zbiory o wielkiej wartości. Co? Masz tam coś ciekawego? Popiół ze stosu, na którym spłonęła Sabrina. Gwoździe, którymi zbito koło zagłady. A może drzazgi z samego koła. Mam też okucia i części garderoby umęczonej. Wszystko, czego dusza zapragnie. Dobra, nie teraz, dziadu. Gdzie jest w dupę magazyn w tej części? Znaczy w akcie. Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, a teraz ale mam nadzieję, się że zaszlachtować, jak to prosię. A ja nic nie mogę. Kości? Ano kości. Kto tu jeszcze grywa? Zywik. Dobra, Madame Karol, Lasota. Ale to mistrzowie. Jakbyś nas pokonał, mogliby z tobą zagrać. Chętnie z wami zagram. Najpierw ja. Najpierw ty? Dawaj, śmieciu. Klasik. O, dupa. Grałeś? Gramy?
Nie da się wybrać pustego. Kurde, co? No nie przerzuciłem! A. Git. Pozwól się odegrać. Gramy? Gramy, gramy. Ale czemu za takie przystawki w tej części? No to jest tak useless te kości. W porównaniu do jedyneczki. O kurde, nie, dwie. Nie. Dasz się odegrać? Nie. Widzowie, wie ktoś kto, gdzie tu magazyn, bo nie mogę gry pchnąć do przodu przez to. A ja, ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Tam może, nie, tam jest petardziarz. Czego? Nie ma tu w dupę magazynu? Ale co tu, tu robi wiedźmi? Pewnikiem wynajęli go przeciw upiorom z pobojowiska i tej rebeliantce. Upiory to rozumiem, ale przeciw dziewusze? Zabił dwóch królów, to uzurpatorce nie da rady. Tu jest jakiś NPC. Widzicie na mapie, ale... A, to ten... O nie... A ty ciągle monet szukasz. Odryl! Przeganiasz mu głowę, panie doprowadzony do szału! Gdzie jesteś? A gdzie my jeszcze nie byliśmy w tym obozie? Witam. Pieprzaj to. Trochę szacunku, bo do starszego mówisz goło wąsie. Szacunku? Do ciebie? Nie ma tu miejsca dla takich obesrańców jak ty. Wynoś się do koryta ze świniami. Tam twoje miejsce. Co jest? Ale nie chcę brać questów, ja chcę magazyn! Ja chcę magazyn! Wszystko w porządku? Lepiej stąd odejdź. Stary Maverick nie jest dobrym kompanem. Chyba, że lubisz sobie z kogoś poszydzić. Widziałem, co się stało. O co poszło? Mam większe problemy na głowie, niż przejmować się obozową hołotą. Koszmarne sny stały się jawą i są niebezpieczne. A, wiem coś o tym. Opowiedz mi. Jednej nocy wybrałem się na plażę. Ale nie. Siedziałem tak, kapiłem się w gwiazdy i musiałem przysnąć. Coś tam jest jakaś baba, co. Wtedy zaczął się sen. Śniłem o mojej ukochanej ptaszynie. Jej piersi były takie miękkie, jej głos taki delikatny. Widziałem ją i słyszałem, jakby była obok. I nagle jej głos zmienił się w przerażający charkot. Zamarłem. Otworzyłem oczy, ale zjawa nie zniknęła. I nie przestała mówić. Lewitowała nade mną, wyciągając po mnie łapy. Biło od niej trupim chłodem. I wtedy to się stało. Co? Nigdy nie byłem tchórzem. Wyróżniłem się w niejednej bitwie, ale co innego człowieka, co innego upiór. No, co tu dużo gadać. No, ze strachu zesrałem się w gacie. Od tamtego czasu wołają na mnie obesraniec. Szydzą. Nie zauważyłem, żeby z ciebie szydzili. No, może oprócz tych dwóch opitych mord. Toś kiepsko patrzył. Stałem się pośmiewiskiem całego obozu. Jesteś marny? Pamiętasz, o jakiej porze nawiedziła się zjawa? Dzięki maski za 6 lat? Na plażę dotarłem po mojej warcie, więc musiało być z godzinę przed północą. Nie wiem, ile spałem, ale gdy dobiegałem do obozu, na wschodzie zaczynało dnieć. Po co poszedłeś na plażę? Tam jest dom, w którym zatrzymaliśmy się podczas poprzedniej wyprawy Henselta.
Mój oddział wypatrywał, czy siły Demavenda nie próbują sforsować rzeki. Chciałem powspominać dawne czasy. Czyli brałeś udział w kampanii sprzed 3 lat? Czy brałem udział? Ledwo uszedłem z życiem. Uratowała mnie Liwa, burdelowy medyk. Chcesz dowiedzieć się więcej? To gadaj z nią. O obozie wie wszystko. Co? Rozprawię się z tą zjawą, ale usługi Wiedźmina są kosztowne. Mój żołd nie jest zarobić, wysoki. Zarobić, mam tylko zarobić. Chudą żołnierską sakiewkę i trochę tytoniu. Może być? Ja pierdzielę. Dobra. Niech będzie. Czekaj, to jest mapa. O, widzicie? Tu jest drugi obóz. A tam na dole coś jest. To już nie wiem co to. A tu jest jeszcze. Dobra, tu idziemy, bo tu jest jeszcze jeden. Aha, klasik. Wyjście typu XPP. Dużo itemów na sel, ale no nie mam tego miejsca. Trzeba będzie całą wioskę ograbić. Ten obóz. I potem to wszystko sprzedać. Mam dosyć tego miejsca. Krwawej komety, kwadratowych monet i tej chędożonej mgły. Póki płacą żołd, póki mogę tu siedzieć. Adrian. Idziemy do tej wioski drugiej, tak? Tego obozu. To nie są drzwi? Idźmy za nim, pokażę jak iść. Tutaj, okej. Ale czego chamie trzaskasz? O. Kurde. Wiedźminie, uganiasz się po wertepach za potworami. Jak spotkasz dwóch wojaków, powiedz im, że jak nie wrócą na apel, to im nogi z życi powyrywam. Dlaczego sam ich nie poszukasz? Jeszcze nie zwariowałem. Wokół wąwozu roi się od potworów, a mnie życie miłe. Być może już nie wrócą. Wszystko jest możliwe. Ale mam nadzieję, że zwyczajnie się pochlali i śpią gdzieś w krzakach. Co oni tam robią? Co i róż, jakiś jełop wymyka się z obozu i zapuszcza w wąwozy. Zobaczymy, może na nich trafię. Ile zarobimy? Powodzenia, równy z ciebie chłop. Aha, jak ci się uda, nagroda cię nie minie. To mi się podoba, kolego. A ty co? Ja ją tu widziałem. Ale co? Potwory. Dobra. Magazyn, proszę. Chcę uzupełnić prowiant. Szukajcie, a znajdziecie, jak mawiał prorok Lebioda. Pasał owce. Miał doświadczenie w szukaniu i znajdowaniu. Znasz dobrą księgę, to się chwali. Jakaś zniżka w związku z tym? Nie. Nie. O. Prorok Lebioda zachęca do udzielania rabatów. Nie przypominam sobie tego ustępu. Bo to przekaz ustny. Jeśli bliźni ofiaruje ci za barana kosz jabłek, weź pół kosza.
bo po nim przyjdzie jeszcze 10. A 5 z nich skłonnych będzie ofiarować 2 kosze jabłek za barana, którego chce kupić tak wielu. Niewyczerpane źródło mądrości. Przebieraj i wybieraj. Ja pierdzielę. No jest. Dobra, schowek, schowek. Schowek. Chowamy skórki, żelazo, nekery. Sukno. Dobra. Już mamy dużo wagi. Oj, można handlować, można kraść. Ty widzę, masz gówno na sel. To niezła zniżka. Przebierę. To był magazyn, nie sel. Cztery, cztery, pięć, pięć, dwa. Po to szukałem magazynu, nie? Żeby schować właśnie te rzeczy, bo nie chcę sprzedawać. Wcześniej było potrzebne w craftingu i pewnie teraz też. Dobra, jak już tu jesteśmy, to tu pogadajmy z ludźmi, potem się pogada tam. Dobrze mówisz. Nie myląc się przy tym popijanemu. O, jest jaskier. Ty, to jest ta, co w kości ma grać. A ty co taki obrażony? Za drogo. Dobra, czekajcie. Tajemnicz. Co on taki tajemniczy? Aha, bo to jest ten sam, co z poprzedniego tego. Zbroja z Van Ard. Spoko i tebe, ale ja sobie lepsze zrobię. Ty, co to jest? Tu się da iść? Da. Ale to potem. Na razie poróbmy rzecz. Może ktoś nas tu wyśle. Jak nie, to tu przyjdziemy. Zapamiętajcie. O, potwór. Nowy zgnilec. O! A, był taki jeden wcześniej. Co wybuchał. Odejdźcie! I spata. Salut! Śmierdzi tu temerczykiem. Dobra, pogadajmy z ludźmi, poróbmy se questy, pochillujmy. Może później się coś pofarmi. Może nie będzie trzeba, może tu się dużo zarobi, ale wątpię w to. Chyba na tym polega ten poziom trudności, że... Trzeba farmić, chiluj. Proszę, proszę, wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się. Czego chcesz, przystojny kawalerze? Zagrać w kości. Chciałbym zagrać w kości. Jak orżniesz Zywika, to z tobą zagram. Wrócę tu. Dobra, zaraz z nią pogadamy o reszcie. On tu powinien stać, nie? On tej bramy pilnuje. Ale go nie widzę, gdzie on jest? K
okradaj, okradłem, burdel, okradłem. Civic. Gdzie on jest? A ty ciągle monet szukasz. Oho, co mam robić? Czekaniasz, mgła opadnie, doprowadza mnie do szału. Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. A nie mogę wziąć udziału. Ty no! Adrian. Gdzie on jest? Dobra, pogadam z żulem. A ty czego chcesz? Z trzeźwym nie gadam. Co? Wołałeś jakiegoś Odrina? No, wołałem. Szukam go, to i wołałem. Nie podoba ci się coś? Znałem kiedyś jednego Odrina. To na pewno nie ten. Dobranoc, Queen, to dobranoc. Odrin by się z tobą nie zadawał. To jest bardzo równy chłop. Jutro. Picie bez niego jest jak hen do żenie bez baby. Co mam robić? Czekanie, aż mgła opadnie, doprowadza mnie do szału. No to... Dobrze mówi? Jak się służy pod Hanselten? Nikt nie narzeka, ale ciekawskich nie lubimy. Odrin! Ale gdzie jest ten brudas? Co miałem z nim wygrać? Ja pierdzielę, chaos w questach, czekajcie. A dobra, zróbmy na łapę. Dzięki włosy do 20 lat, witam serdecznie. A gdzie ty się podziewałeś? Cię szuka człowiek. Sługę uniżę. Sama nie zniknie. Ponoć trzeba zdjąć klątwę. Dobra, widzowie, powaga. Pogadajmy o siłowaniu się na rękę. Ano, pogadajmy. Ty jesteś wiedźminem, ja najemnikiem. Żaden z nas nie walczy za darmo. Ale pewnie jestem gotów. Zamowa, nie? Ale jakby nie było, obluzujemy. Co on taką ma słabą łapę? A to jest easy. To jest easy, to jest easy. Gdyby ten nilfgaardzki żołdak spod Brenny miał taką krzepę jak ty, byłbym dziś kupą z bielałych kości. Na szczęście dla ciebie stawką były tylko pieniądze. Chyba tylko Numa miałby z tobą szansę na rękę. Numa? Cyrkowiec. Zwą go mocarny Numa. Ma uścisk i madła, ale powiadają, że oszukuje. Ta? W jaki sposób? Podobno bierze jakieś eliksiry wzmacniające, ale dowodów nie ma. Może kiedyś się z nim zmierzę. Ty najlepiej będziesz wiedział, czy używa siły mięśni, tak, czy alchemii. Raczej to. Dopóki tam mgła nie zniknie, będziemy tu siedzieć jak kury na jaja. Pogadajmy. Ano, pogadaj. Ty jest. Jestem gotów. Ty. Jakie nekery. Jakie nekery. Po co mi nekery? Udowodniłeś, żeś najlepszy. Muszę ćwiczyć. W końcu jesteśmy najemnikami. Inny tekst. I nigdy nie wiadomo, kiedy staniemy po przeciwnych stronach barykady. Cały obóz szedł na punkcie mory. I Sylwa ich szukają na rozłe głowy. Pani między namiotami krok. Pogada. Ano, po... Tylko testuję, dobra? Ty jesteś... Jestem gotów. Ej, to jest opad, to jest szybszy niż te carry. I expa nie dostajemy, więc nie oszukuję, nie? Bo expem tak to oszukiwałem, bo level leciał, tylko goldzik. Udowodniłeś, tak, że muszę ćwiczyć. Pogad... To się kończy w końcu, czy nie? Jestem gotowy. Tylko Kacper, może tak być, ale
Wtedy go ożywię, żeby go dalej na siano dymać. Zaraz osem przeczytam. Oj! Trochę tu, trochę tam, dziadek pracy dużo, nie było zbyt czasu siły. Udowodniłeś, żeś najlepszy. Muszę ćwiczyć. W końcu obym cię częściej widział, tak to. I nigdy... Czy było lepiej? Dwa i pół koła już. Dobra, jeszcze chwila. Na test, dobra? Jestem gotów. Ale to chyba nie zniknie, to możemy tu wrócić potem i jak będzie potrzeba pieniędzy. A tak to przecież i tak zarobimy, to może nie będzie trzeba farmić. Nie? Dobrze mówię? Udowodniłeś, muszę ci. Cały obóz oszalał na. Dobra, zostawiamy to. Rozłe chłopy z wypiętymi tupami między namiotami krążą. Dobra, questy to potem. Rozbijali obóz i ani jednej monety nie było. To skąd teraz się wzięły? W tym momencie kradniemy. Każdy namiot nie jest bezpieczny. Piedychy. Jakieś ubrania, nie wiem, biorę co się da, żeby sprzedać. Sługa uniżony. Witaj, mistrzu Wiedźminie. Dopóki tam mgła nie zniknie, będziemy tu siedzieć jak kury na to ja to wyrzuciłem, więc to moja. Nie kradnę. To kradnie, nikt nie kradnie. Skoro to moja. Jeszcze dużo mamy slot. Dopóki tam mgła nie zniknie, będzie. Mgła nie zniknie. Ponoć trzeba zdjąć klątwę. Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Dobra. Dobra. Kradniem co popadniem. Przyjdzie na ciebie kryska. Dobrze mówię? Teraz sprzedamy trochę rzeczy i pokupujemy te nowe itemki. Zobaczymy, co tam jest potrzebne. Na te nowe itemy w ogóle. Przyjdzie i na ciebie kryska. Wszystko tutaj. I NPC-ów chyba też nie ma do gadania. Sama nie zniknie. Ponoć trzeba zdjąć. Poczekajcie, czekajcie. Uwaga, uwaga! Miłościwie nam panujący Henselt, król Hedwen, suweren dolnej marchii, etc., etc., wobec zdradzieckiego morderstwa na swoim kuzynie Demawendzie, ulegając namowom zatrwożonego w swym sieroctwie ludu Edirn, bierze pod opiekę Demawendowe ziemie. W sprawiedliwym gniewie poprzysięga ukarać wichrzycieli gnębiących lud tej krainy, zaś wszystkich praworządnych mieszkańców otacza ojcowskim objęciem. Niech żyje król! Niech żyje król! A ty tu weź? Jest tu co? Nie. Uwaga, uwaga! Witam.
Witam. Siema panowie, macie tutaj coś, co mógłbym pożyczyć? Tego. Co tu robią cesarscy? A kto ich wie? Weszło tylko. I nic z tego dobrego nie będzie. Tak, dogadali się z Hanseltem? Stoją tu od tygodni. Na każdym poziomie, to masz chyba co myśli? Coś jest na rzeczy. Ludziom się to nie podoba. Czego chcesz? Rig. Słyszałem, że macie tu niezłe panienki. Też tak słyszałem. Tylko słyszałeś? Zostawiłem w domu narzeczoną i dałem słowo, że będę wierny. Znam cię. Ano, spotkaliśmy się w zimie. Pracowałem dla Salamandry i cudem uszedłem przed waszym gniewem. Zmądrzałem od tamtego czasu i jeśli pozwolicie, mam tu taki drobiazg. Ostatnią pamiątkę z tamtych czasów. Weźcie i nie chowajcie urazy. Nie chowam urazy. A pamiątkę chętnie przyjmę. Weźcie. I niech wam się szczęści. Gawryło. Bądźcie zdrowi. Nie pamiętam go. Ale może go laliśmy. Wypad. Czekaj, tego to już z nim gadaliśmy, ten co się zesrał. Czego chcesz? Jak nastroje? Dobre żarcie, dobre picie, a i pochędożyć jest gdzie. Czego wojakowi no, więcej trzeba? Ale ważniejsze rzeczy są do grania. Wiesiek, challenge w Soulsy. Dobra. Jak się służy pod Hanseltem? Nikt nie narzeka, ale ciekawskich nie lubimy. Póki płacą żołd, póty mogę tu siedzieć. Debil. O co chodzi? No tak, no i Wukong na premierę. Słyszałem, jak wołałeś od Lina. No i co z tego? Pół obozu go szuka. Bo się gdzieś zapoziął. Odry jest porządny chłop. Potrafi wypić 6 kwaterek gorzały za jednym zamachem. Chętnie bym mu postawił ćwiartkę. Jak on wygląda? No, normalnie, jak każdy żołnierz go się zatasa. Mam dosyć tego przekrętego. Dobry opis, już go znajdę. Kwadratowych monet i tej chędożonej mgły. Póki płacą żołd, póty mogę tu siedzieć. Gdzie jesteś? O co chodzi, wiedźminie? Kim jest ten Odrin? Jakieś kadweńskie bóstwo? Odrin i bóstwo? Chyba, że bóstwo wielkiego chlania to się zgadza. Umówiliśmy się w karczmie, a ten gdzieś zniknął. Jak go znajdziesz, powiedz, że na niego czekamy. Nigdy go nie widziałem. Jak go spotkasz, to będziesz wiedział, że to Odrin. Jego się nie da... z nikim pomylić. Czekajcie, mogę tego questa wziąć z Odrinem? Nie, to nie to. Nie, to jest chyba quest typu bez oznaczenia. Ty, biją się? Ej, otóż co? Turniej rycerski to zajęcie dla praw... No to luj. Czego?
Szukam Żuli teraz, ale... Patrzaj ta ludzie! Ktoś coś mówił, czy pierd słyszałem? Z tym miałem pogadać tutaj. Bajzer! Nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem! Ujęły cię przypowieści proroka Lebiody? Wspomóż Orenem jego pokornych naśladowców. Ile? Masz dychę. Mieć Orena i nie mieć Orena, to aż dwa Wyuda. Oreny. Skąpiradło. A teraz... Ujęły cię Masz dwie dychy. Ale nie dałeś iPhone'a? To nie był eksperyment społeczny? Czego ta moja diabelska... Oddawaj dwie dychy. Oddawaj dwie dychy. Czemu się nie wdał w matkę? O, ten. Z nim miałem pogadać. Moja diab... Mogę się przysiąść? A jakie ja mam prawo, żeby ci bronić zajęcia wolnego stołka? Żadnego. Ale możesz nie mieć ochoty na picie w moim towarzystwie. A dlaczego ty masz ochotę napić się ze mną? Najpierw postawię ci kolejkę, a potem powiem, o co chodzi. Wszystko mi jedno. Pijesz na smutno? Mój syn postanowił się zabić. Będzie się bił z Letande Avetem, znanym jako rzeźnik z Cidaris. Znaczy, już jest trupem. O kurde. Letande? Co to za jeden? Morderca. Na wojnie ich pełno. Nie! Zabić wroga to nie to samo, co szlachtować swoich ziomków. No, a rzeźnik to lubi. I jest w tym dobry. Tej części? Najlepszy. Będą się pojedynkować? To ty nic nie wiesz! Siedzimy tu od tygodni. Nic się nie dzieje, a Henselt nie lubi, to... jak nic się nie dzieje. No to organizuje rozrywki. Matko Trisa. Mówisz o turniejach rycerskich. Wiem, o czym mówię. To nie turnieje, tylko ludzkie jatki, bo z tych pojedynków rzadko kto Chcę wziąć udział. Jak się w naszym oddziale dowiedzieli, że szósta kompania wystawia na arenę rzeźnika z Cidaris, nikt nie chciał się zgłosić. Ciągnęliśmy słomki. Padło na Svena. Nie może się wycofać? Może, ale nie chce. Ma honor szczeniak. Prosiłem, błagałem, ale mój syn jest uparty. Na co trupowi honor? Dobra. A gdybym pomógł? Co to za pytanie? Mógłbym na ciebie liczyć? Jeżeli ocalisz mojego syna, nie będzie takiej rzeczy, której dla ciebie nie zrobię. Rzekłeś. Gdzie znajdę Svena? Ćwiczy przed kantyną koło namiotu zaciężnych. Ciężko go przeoczyć. Czego dobra, on poszedł we mnie? Ja biorę za niego. Relikwie, święto... A ty potem. Bywaj. Oj. Pyk, pyk. Pyk. Czemu się nie wdał? Pyk, pyk. Czego ta moja diabelska krew musiała się w nim zachować? Ogarnij się, żołnierzu. Z tym wiedźminem. A teraz da się zaszlachtować, jak to prosi. A ja nic nie mogę zrobić. Ty jesteś Sven? A kto pyta? Ktoś, kto może uratować twoją żyć. Wynoś się! Nie chcę go zabijać. Nie strugaj mi tu bohatera. Skąd mnie znasz? Rozmawiałem z twoim ojcem. Opowiedział ci smutną historyjkę o biednym Svenie i postanowiłeś mnie uratować. Nie jestem błędnym rycerzem, a ty nie jesteś zlecenia na tym. O. Obiecałem twojemu ojcu, że ci pomogę. Pytam to Sakata. Idź go przeproś, żeś go oszukał. Jak cię zabiję, poczujesz się lepiej? Jak stchórze, poczuję się gorzej. Nie namawiam cię do tchórzostwa. Co chcesz zrobić? Wysłać rzeźnika z pilną misją rozdziewiczenia dziewicy z Edirn? Będziemy walczyć parami. Tak. Dzięki temu twój honor pozostanie nieskalany jak płatek 12-letniej mniszki. Dwunasto, a trzy na co? Powiedzieć o ojcu, kurde.
Bo może się wtedy obrazić, ale mam save'a, jakby niech się quest spieprzył. Aluj. Mówiłem ci już, twój ojciec mnie poprosił. A tyś go grzecznie posłuchał, co? Mhm. Łżesz. A jakie to ma znaczenie? No to. No i git. Sprawdzę, czy się save'y robią. I się dymamy, panowie i panie. Chodzi o arenę. A nie robią się save'y. Ja pierdziele, dobrze sprawdziłem. Nie robią się. To na... O ja pierdziele, ty, nie robią się save'y od 30 minut. Ja pierdziele, jakby grę wypieprzyło. O Jezu. No tak, ale się i tak pieprzy, nie wiem o co chodzi. Na początku było 700 może, 600, coś takiego slotów. Skasowałem, no teraz usunąłem 100 i ledwo co zostało, nie? I już się pieprzy. No ale save'y działają, więc gramy. Problem jest taki, że nie mogę zapisywać na tym samym slocie, bo ciągle się tworzy nowy. Też jest kretyńskie, no jak już tak zrobili gówniana, to mogli chociaż patch wprowadzić, że się save'y robi normalnie, byłoby git. Sprzedajmy rzeczy trochę, bo już mamy pełny plecak. Róbcie. Teraz pytanie, co łopata. Sukna mamy niby bardzo dużo, to może sprzedam. A mamy dużo tych rzeczy. I git. Ile wieśka zostało? Dość dokładnie go robię, tak jak jedynkę, więc nie wiem, ale jest i tak ponoć dużo krótszy. To może ktoś wie mniej więcej. Potrzebujesz czegoś? Jak tam? Git. Strach trochę przeciw świętej uprzać. Nasłuchałeś się wrażej propagandy. A jeśli ona naprawdę namaszczona przez... Szukam Letanda Aweta, zwanego rzeźnikiem z Cidaris. Czego fajny chcesz? Wiesz, fajny. Lecimy króciutko. Szukam jednego tchórza. Słyszałem, że woli walczyć z młokosami, co jeszcze golić się nie zaczęli. Coś ty powiedział? Że szukam tchórza. Znasz go? Ty. A ty już nie żyjesz, przybłędo. Zmierzymy się. Na arenie. Tak. Na arenie. Ej ty! Lejstam! Będziesz mi asystował! Będziemy się bić po dwóch. Do zobaczenia. No. Niech cię głowa nie boli. Wiedźmin wszystkiemu zaradził. Wynajęli Wiedźmina? Tak, to ja. Gdzie jesteś? Odry! Trzy akty? No wiem, wiem. Dawaj na tę arenę. Koleżko. I co? Zgodził się? Mhm. Kurwi syn. Co? Jakich mam? Gotów? Mhm. Zatem chodźmy po nich. Dawaj arenkę. Ale ja chcę zarobić. Nie da się go powtarzać. O, król ogląda. Wiedźmin miał klątwę zdjęcia się bije na arenie. Zmierzą się sławetny Letande Awet, zwany rzeźnikiem z Cidaris, u którego stanie znamienity Edwin Płatek Lejstam. Ich przeciwnikami będą Sven
skądś tam i Geralt z Rivi, Wiedźmin. Poczynajcie i niech bogowie sprzyjają zwycięzcom. Jak śliwka w kompo. Jak śliwka w kompo. O kurde. Nagrodą w dzisiejszym pojedynku był tytuł szlachecki. Miłościwie o nam kurde. Król Henselt wspaniałomyślnie obdarzy nim młodego Svena. Ale nie Geralta? Ceremonia nadania herbu odbędzie się za kilka godzin. O następnych pojedynkach powiadomią królewscy heroldowie. Niech żyje Henselt, król Kefen. No ma tytuł. Jest rycerzem z Rivi, ale... Wątpię, że oni to wiedzą. Dziękuję. Ocaliłeś mój honor. Ocalił raczej twój zakuty łeb. Jestem teraz rycerzem. Sam król ma mnie pasować. No wiecie, urodziłeś no się w chlewie, gdzie tam. Twoją matkę dopadły bóle. Nic nie było o tym jedynce i tu mi też. I nic tego nie zmieni. Wiedźminie, powiedziałem, że możesz żądać czego chcesz, a moje słowo nie jest gorsze od słowa szlachcica. Jednak nie za darmo żeś mi pomagał. To sprawa między mną a twoim ojcem. Dla kogo wężysz? Nie mogę powiedzieć. Ty też nic nie mów. Słowo starego żołnierza to nie wiecheć siana, którym można sobie żyć podetrzeć. Nie przyłożę do tego ręki. Idź do burdelu Madame Carol i poproś o świszczącą Zosię. Madame zaprowadzi cię do jej namiotu i zostawi was samych. Zosia wtedy zapyta, czego sobie życzysz. Spoko. Odpowiedz, że chcesz, by jej uśmiech rozwarł dla ciebie bramy raju. Jesteśmy kwita? Tak. I uważaj na Winsona Trauta. Może się ukrywać ze spiskowcami. Jest bardzo niebezpieczny. Detmold go szuka. Przez niego wszyscy możemy posmakować katowskiego topora. Jeśli ta gnida wpadnie w ręce czarodzieja, wyda wszystkich, byle tylko żyć uratować. Będę uważał. Traut nosi magiczny pancerz. Nawet dla ciebie może się okazać trudnym przeciwnikiem. Bez przesady, chłopcze. Coś siana wpadło? Nic. No to luj. To jest to na teraz. Wezmę to. Wiedźminie, tak. Co? Król jest pod wrażeniem twoich umiejętności i kazał zorganizować turniej. Jak tak dalej pójdzie, wyrżnie całą swoją armię, zanim ruszy na Edyr. Tym razem chodzi o turniej rycerski, a nie zażynanie się ku uciesze gawiedzi. Król przewidział duże nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, będę czekał przy arenie. Oczywiście, że w dupa jestem zainteresowany. A z nimi gadaliśmy. Z nim chyba też. Dobra, luj z nimi. Tu jest Dobra, ja. Widać, że kochacie waszego króla. Jest jak ojciec. Podejdzie, pogada, po ryju poklepie, imiona pamięta. Ale niełatwo sobie na to zasłużyć. Piastuny Michu, będziemy oglądać? Zobaj coś. Mogę się pochwalić, żem już trzykrotnie był wyróżniony. To wielki zaszczyt dla tak skromnego żołnierza. Ostatnio raz było, jakeśmy to już szli. Chłopek zatruł swoją studnię. Kilku zmarło, wielu chorowało.
aficykowałem tę wioskę. Król był zadowolony, bo pokazówka była taka, że nawet nasi się bali i dwa dni było bez burt. Podszedł do mnie, walnął mnie przyjaźnie w brzuch, zaśmiał się i powiedział: niezły z siebie skurwiel! Gdybyś nie urodził się na świńskim gnoju, byłbyś pewnie królem! Taki on już jest. Ludzki. Potrafi okazać serce. Ja pierdzielę w dupę. Co? Pokerek? To co, gramy? Pokerek. Bartek, a jaki ty miałeś przydomek w wojsku? Z tego co wiem, żyłeś w Bolesławcu, rok 2003. Artyleria, lato, żółto, niebiescy. Robiłeś pompki z kacapem. Potem się pożygałeś, rel? Tak. Wszystko się zgadza. Czekaj, co my mamy? 3, 3, 3. Podda się? Nie poddał i nie podbił. Ale kości mnie zawiodły w tej części. Jakby większe stawki były. Kto tu jeszcze gra? Madame Karol pewnie z tobą zagra. Idealnie, bo do niej idę. Cicho, żule. Ale najpierw turniej. Zapraszam widzowie na wielki turniej trójmagiczny. Dla prawdziwych mężczyzn. Wezmę udział w waszym turnieju. Król będzie zadowolony. Zważ tylko, że nie jest to walka na śmierć i życie. Pamiętam. Gotowy? No jak na co? Z kim będę walczył? Zmierzą się z tobą Gwydion, Rendang i Borin. Chcesz wiedzieć, kim są? Tak. Kim jest Gwydion? To jeden z najlepszych szermierzy w armii Kedwen. Tyle? Kim jest Rendang? Bardzo doświadczony żołnierz. Myślałem, że on opisuje jako najzupia. Brał udział we wszystkich kampaniach ostatnich 20 lat. I tym, co se wieszał na pale wiadro pełne wody. Powiedz mi coś o Borinie. Chłop słynie z odwagi. Nie boi się nikogo i niczego. Imiona mi wystarczą. Gotowy? Zasady. Jakie są zasady? Walczycie pojedynczo. Walka trwa, dopóki jeden z przeciwników się nie podda. To wszystko? Przegrany odpada. Gotowy? Tak. Gotowy. Zatem zaczynajmy. Wiedźmin Geralt z Rivii zmierzy się ze szlachetnym Gwydionem! Nie wygląda szlachetnie. O kurde. Nie, dobra. Takim skamem to jest. A. Poddaj się. Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz gotów do kolejnej walki. Dobrze. No easy. Ile za to? 50 expo. Coś więcej? Zobaczmy, czy się zapisuje. Pierwsze 33. Ja pierdzielę, nie zapisuje się. Nie. Nie. Gra się nie zapisuje. Jest 1k save'ów, czy tam 700 i muszę je tak usuwać. I co 3 save'y wypieprzę grę. Ja naprawdę zarało szaleję. O, nie wywaliło jeszcze, jest coraz lepiej działa, coraz lepiej. Może przy usunięciu 50. Dobra, dziękuję bardzo za dziś widzowie, to dla was, mam nadzieję, że się podobało. No, zrobiliśmy trochę fabuły, ale przez problemy. Tak ciężko, mam nadzieję, że jutro pociśniemy bardziej. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria!